Zawsze byłem fanem programu Wyprawa Robinson oraz amerykańskiego programu Survivor. Wiedziałem, że nigdy nie będę miał okazji uczestniczyć w takim programie, dlatego stwierdziłem, że jestem w stanie zrobić coś podobnego na podobnych zasadach tutaj w Polsce. Zacząłem szukać po prostu możliwości do stworzenia takiego programu. Udało się to i dlatego teraz oglądacie ten film. Znajdujemy się w Dolinie Białej Nidy. Na podmokłych terenach znajdują się bardzo niebezpieczne zwierzęta. Jadowite żmije, komary, tygrysie i szczupaki. Przez najbliższe 15 dni te tereny będą domem dla 10 ochotników, którzy będą musieli rywalizować w zadaniach, by przetrwać, by na końcu ocalał tylko jeden. 15 dni, 10 uczestników, jeden zwycięzca. Na start otrzymacie pewne elementy, które wam pomogą zbudować namiot i przetrwać pierwsze dni. Jedzenie, topór, saperkę, sznur plandeki. Budowanie szałasu na Nidzie jest to w ogóle pierwsza czynność, jaką tak naprawdę wykonujemy po przyjeździe i wspominam to jako coś strasznie niezręcznego. Tu jest mniej na widoku. Tu nam się podoba i nie widzimy tamtych. No. Właśnie, to najlepsze. Ludzie patrzą się na siebie, nikt nie chce przejąć roli lidera lub wręcz przeciwnie, ktoś kto przejmie tę rolę to tak naprawdę szybko odpada, mieliśmy tego przykłady. Tu będzie, tak to będzie dobre, bo tu będzie spad wody, tu będzie na górce, woda jedna będzie spadała tutaj, tak, pójdzie tam, a tu kolejna. I nas nie zaleje. Miśnik wie dużo więcej od większości z nas o budowaniu tego typu rzeczy i naprawdę wykonuje tutaj większość prac, co pozwala wykonywać mi czynność, którą lubię najbardziej, czyli daje mi się to doskonale. Budowanie namiotu naprawdę szło prosto, dlatego, bo dostałam do plemienia genialnego zawodnika, dźwiedzia. Po prostu on wie wszystko, wszystko nam zorganizował, jest takim naszym ojcem. No nie wiem, wejść tutaj chyba nikt nie wejdzie. Ja nie wyjdę. Budowa szałasu, pamiętam, że przebiegała tak, że starałem się jak najmniej zrobić, bo oczywiście mi się nie chciało. Wiesz, mam to trzymać? Nie wiem. Już łeb zaczyna boleć, to też roboty na skończy. Wyszedł prostokąt z tego, najgorszy jaki chyba mógł wyjść. Przeciekało. Pamiętam jeszcze węzeł Gienka, który do tej pory chyba nie został rozwiązany. I dach jest taki, no jakby to określić, jest tak, nie jest ani na skos, ani na spad, tylko jest tak, rozumiecie, na... Pamiętam, że Jonek większość zrobił, więc dziękuję mu za to bardzo serdecznie. I za każdym razem pamiętam, że jak już ujrzałem efekt końcowy, to byłem zdziwiony, że pomimo tego, co prezentowaliśmy w trakcie, udało nam się coś takiego zbudować. Chodźcie zobacz tą naturę ze źródła. No zadania to jest jedna z chyba z najlepszych części Nidy. Tym bardziej, że dużo immunitetów wygrałem. Jonek poprawnie, Jonek wygrywa immunitet. Yes! Zadanie, które utkwiło mi najbardziej w pamięci, to był bieg przez wodę. Start! Wszyscy ruszyli! Tak trochę zlamiłem, bo mogłem się pośpieszyć i ogólnie szybciej biegnąć, no ale niestety ktoś mnie wyprzedził i nie dałem rady. Jestem zawiedziony z tego powodu. Kamil dobiega do drugiego woreczka. Kamil zdobywa woreczek. Mój trator zdobywa immunitet. I zadanie z pamięciutką ma kolory w dwójce, bo tam miałem nóż na gardle, to było naprawdę i trochę stresujące zadanie i najbardziej wygranie w nim mnie cieszyło. Wojta błędnie. Jonek prawidłowo, Jonek zdobywa immunitet. Dzisiaj bezpieczny na Radzie Plemienia. Najbardziej utkwiło mi w pamięci zadanie z oponami. Że to była taka tragedia, taka masakra, tyle się działo. To była rzeź, po prostu rzeź, ale najbardziej mi to utkwiło. Ona jest nieważna? Musisz ją wciągnąć do kół. Koniec! Brawo!
Roxy zdobywa punkt, Utara zdobywa piąty punkt i wygrywają nagrodę. Trójka miała genialne zadania. No i chyba wygrałam 2 immunitety, nie? Najlepiej na Nidzie wspominam chyba te wszystkie gry, gdzie się nam nudziło i naprawdę wymyślaliśmy różne rzeczy i padały fajne hasła. Czemu nie tańczycie? Bawić się! W czasie wolnym często przychodziły nam do głowy różne głupie pomysły, typu Grzegorz Grzyb. No wczoraj żeśmy znaleźli nowego kolegę Grzegorza. Stał się tak pod drzewem. No to był taki borowik, naprawdę ładny, rósł nam tuż przy obozie. No i tak żeśmy go tam zostawili na noc, żeśmy go trochę odziali. No i w sumie chcieliśmy go dzisiaj zjeść, ale okazało się, że jest trochę robaczywy, także... Nasz przyjaciel Grzegorz Grzyb został pochowany uroczyście w kuchni. Śpiewaliśmy piosenki pogrzebowe, różne. Kwiaty ma usypane. Dobry Jezu, nasz Panie. To było bardzo smutne wydarzenie dla całego plemienia. Tak długo przebywa się ze sobą przez 2 tygodnie praktycznie, no, codziennie z tymi samymi ludźmi, to no, wytwarza się właśnie specyficzna więź i naprawdę przychodzą różne głupie pomysły do głowy, ale to właśnie je się najlepiej wspomina. Gdy nie ma rad plemienia i zadań, nic się nie robi, nudzi się, gra w grę, wistach. Chyba wszystkie litery przegraliśmy, jak się dało. Czy byłaś brokerem, zdefraudowałaś pieniądze i dopuściłaś do upadku największy bank Anglii? Nie wiem. Chodzi się na poziomki, tak robi się dżem poziomkowy i potem karmi nim stacha. Nie chciał, chyba mu nie smakowało. Zrobimy przed radą? Święta, no bo... Tak, przygotowujemy święta. 15 lipca, Wigilia Bożego Narodzenia. Przynieśliśmy choinkę z lasu. Przygotowujemy bombki, niektóre z patyczków, niektóre z szyszek, którą wbiliśmy obok naszego domu. Obwiesimy ją różnymi bombkami, gwiazdą, będą racuchy z dżemem. Będziemy śpiewali kolędy i będzie fajna Wigilia. I ogólnie atmosfera jest teraz bardzo fajna. Aż szkoda, że kogoś trzeba wyrzucić. Gdzie by powiesić? O, tu. Nie, to jest omułka. Nigdy nie miałem zmysłu. Lepiej, że tutaj nie jadłam. Przygotowujemy potrawy, tu jest dżem malinowo-poziomkowy, z tego wyjdą racuchy. Podzielimy się czymś, co będzie imitować opłatek, będziemy śpiewać pastorałki. Przed radą. Tak, z ukrytym immunitetem to jest na takiej zasadzie, że jak w domu, jak coś zgubimy i chcemy to znaleźć i się wkurzamy, że tego nie możemy odszukać, to po prostu sobie człowiek stawia za cel honoru, że musi to znaleźć, bo inaczej to po prostu no słabo. To jest tej trawy, gdzie to z kimś, to by chciał to jakimś kamieniem. Trawa to też jest dziadostwo totalne. Niech tego nie kończy, to jest skandal, proszę Państwa. Dla mnie jako dla fana znalezienie ukrytego immunitetu było naprawdę wyjątkowym przeżyciem. A niech mnie, znaleźć immunitet ukryty jest jak spełnieniem marzeń. Oglądasz tych ludzi w telewizji, kibicujesz im, jak znajdują immunitet i w pewnym momencie stajesz się jednym z nich. Cudo. Właśnie znalazłem haik. Na plaży. Mogę go dojązać. Znowu największy sojusznik. Jakiś znalazł immunitet ukryty. Gratulacje, należy jesteśmy w grze, jesteśmy w grze. W końcu jak nagle się to widzi, trzyma się, to jest no taka wielka radość, jakby dostać jakiś prezent, niespodziankę.
Jest! To jest to. Jest! To jest to! Andrzej! Ta gra jest nasza. Bo to jest też taki jeden z celi. Myślę, że wielu ludzi ma przed rozpoczęciem gry, że chciałby znaleźć ten ukryty immunitet, bo no, to jest taki punkt honoru, że faktycznie fajnie by było go mieć jako kolejny atrybut w grze, bo może się przydać. Boże, ma. Ale chowa, to już jest jakaś stara chusteczka, to jest immunitet. Na poprzednich sferach plemienia cały czas padał mój nick, więc Hiza się odezwała lekko. Jeśli ktoś chciałby użyć ukrytego immunitetu, teraz jest na to pora. W moich spodniach jest mały przyjaciel, jakkolwiek to brzmi. Chciałbym go użyć dla bezpieczeństwa, bo nie wiadomo nigdy, jak to jest po połączeniu. Myślę, że lepiej jest użyć immunitetu niż odpaść z nim w kieszeni, więc wydaje mi się, że i tak dobrze zrobiłam. I naprawdę to według mnie, dla mnie było jedno z lepszych przeżyć na nidzie. Jako osoba, która była z zewnątrz i mimo robienia wszystkiego, to i tak bym pewnie wyleciał, nie mając immunitetu. Jeżeli ktoś chciałby użyć tego immunitetu, to raz jest na to po. To jest prawdziwy ukryty immunitet. Wszystkie głosy na Antka są anulowane. Antek, głos nieważny. I trzecią osobą wyeliminowaną z survival nida, Ashley. Przed radem plemienia jest generalnie zawsze bardzo podobna sytuacja, czyli powtarza się ten sam schemat, że ludzie bardzo panikują i tak naprawdę próbują jeszcze na ostatnią chwilę dograć wszystkie elementy, które mają się odbyć na radzie. Wypada na to, że musimy wywalić Krzyśka, było zupełnie inaczej, ale się dowiaduję, że Krzysiek stanął na mnie w Landslide'a. I w ogóle, i teraz nie wiem, co ja mam myśleć w ogóle. Nie znalazły i dały jej, bo jest na wylocie. A ona, nie wiem, go użyje teraz. Mamy problem, musimy to teraz szybko rozwiązać. Nie wiem, czy ona ma ten hajs, czy go nie ma. Każdego praktycznie próbuje gdzieś wyciągnąć na bok na jakąś rozmowę, a to przyjdźmy się tutaj do lasu na rozmowę. Pogadajmy i tak dalej. Bo nie zbierzemy trzeciej osoby, ani Janek, ani Boi nie zagłosuje na Gienkę. To wtedy trzeba namówić Gienka i Boni, żeby zagłosowali na Janka. I będą dwa głosy na Janka. Janek zagłosuje na Boni, już to z nim ustaliłem i z Gienkiem. I my zagłosujemy na Gienka. I będzie remis, wtedy będzie 2-2. I do dogrywki idę tylko ja głosować, ty i Boni. Czyli będzie 2-1 i dalej odpada Gienek. Potem będzie. A jesteś pewien, że to wyjdzie? No to na 100% wyjdzie, jeśli tak podejmiemy decyzję. I bo oni zagłosują na Janka, tylko ile przestaniesz mieszać, bo oni zaczyna się... Każda zasada plemienia jest jak pierwszy dzień w szkole. Nie wiesz, dla kogo być przyjaznym, a dla kogo być... że tak powiem. W szczególności dotyczy to mnie, bo ja na nidzie 3, że tak powiem, nie należałem ani do grupy luzaków, ani do kujonów, ani właściwie do nikogo. Więc jak dla mnie po prostu no, przechorowali, Kuba też wymyśla, opowiada rzeczy, że ktoś komuś coś powiedział, gdzie tak naprawdę takie rozmowy dla nas nie było. Próbuję mnie z Omim skłócić, co jest mega hamową. Więc no ja myślę, że trzeba po prostu, jak trzeba to ukrócić. Łeb Chimerze i skończyć. Jest to na pewno napięty czas, nerwowy i trzeba pilnować do końca, żeby walczyć o swoje i nie wolno na pewno przesiadywać w obozie jak michnik i odpuścić i pozwolić sprawom się dziać, bo po prostu zawsze ciebie ktoś za przeproszeniem z grę. To słyszałam bardzo ciekawą rozmowę michnika z Omim o tym, jak chcą mnie wyrzucić. Słuchałam rozmowę michnika, jak rozmawiał w namiocie z Omim, że chcą mnie wyrzucić. Ale im nie pyknie. I zapytałam się go o to, więc stwierdził, że o Boże, ty umiesz myśleć, dobrze, już nie chcę cię wyrzucić.
Dobra, nie pykło. No ale... ale nie pykło, bo wiedzieli, że nie pykło, no, więc... No ale tak jak mówię, no mamy... Jest szansa, że się dogadamy. Mamy możliwość dogadania się, bo Omi też nie jest za specjalną alternatywą. I... miał być jako drugi, ale... Ale rozmawiałeś z nim jako... No to ja postanowiłem zgrywać twardziela i powiedzieć, no wiesz, Fryta, no może jednak cię nie wyeliminujemy. Jak mi Ashley coś obiecasz, to cię zatrzymamy, nie? Motyw jest taki, że teraz zajmiemy się Omim, a jeśli nam obiecasz, że będziesz mi Ashley wspierała i nie będziesz nam wywijała różnych interesów brzydkich, czyli na nas gadała, no to wtedy masz święty spokój od nas i od ludzi, z którymi się kontaktujemy. Tak naprawdę nawet stojąc już ustawionym z pochodniami, mając wejść na radę, czasami się jeszcze widzi pokiwające głowy, szepty, czy wszystko jest ok. To jest najbardziej stresujący moment. Zawsze jest taka niepewność co do tego, czy nasze plany wyjdą, i czy faktycznie ludzie zagłosują tak, jak się umówiliśmy? Jeżeli ktoś chciałby użyć ukrytego immunitetu, teraz jest na to pora. To jest naprawdę w pewien sposób kultowa i wyjątkowa sytuacja i bardzo fajnie było być tego częścią. Dakana, witam was na waszej pierwszej Radzie Plemienia. Zapalcie pochodnie. Ogień w tej grze reprezentuje życie. Kiedy odpadniecie, wasze pochodnie zgasną. Nigdy bym nie podniósł ręki, że jestem pewny tego, że nie odpadnę na radzie. Kto z was dzisiaj byłby zaskoczony, jeżeli by odpadł? To są naprawdę emocje, które trzeba przeżyć, żeby je opowiedzieć. Pierwszą osobą wyeliminowaną z Survival Nida Dźwiedź. Dźwiedź, podejdź z pochodnią. Dźwiedziu, taka jest wola plemienia. No chyba powinienem wiedzieć najlepiej, jakie to uczucie być wyeliminowanym, bo jako jedyny odpadłem 3 razy z Nidy. 8 osobą wyeliminowaną z Nida Dolina Żywiołów oraz 8 członkiem jury Wojtas. Pierwszy raz to była taka trochę niewiadoma. Nie byłem też do końca zadowolony ze swojej gry. Już było czuć napięcie, szczególnie wtedy przy zachowaniu Kuby. Szczerze powiem, że wtedy poczułem troszkę taką ulgę, chociaż wiadomo, że niedosyt pozostał. Podejdź z pochodnią. Taka jest wola plemienia. Nida 2 to znowu zupełnie odwrotny jakby biegun, bo byłem strasznie zawiedziony. Decyzją Szewika nie jestem specjalnie zaskoczony. Dawał mi do zrozumienia, że się waha. Aczkolwiek dzisiaj no, próbowałem wszystkiego, co mogłem. Używałem wielu naprawdę argumentów i obiecałem mu tylko, że jeżeli nie weźmie mnie do finału, to ja go w tym finale zniszczę i tego słowa dotrzymam. Będę bardzo bitter wobec Szewika. I pamiętam, że piwo, które odpadający dostaje po eliminacji, bardzo mi wtedy pomogło i mogę zdradzić, że nie było to ostatnie tamtej nocy. I drugą osobą wyeliminowaną z Nida, fajni kontrafaworyci, Patryk. Jakoś ci przeszkadzała mi eliminacja. Uczucie jak każde uczucie, no... chwilowo jest słabo, że nie można sobie jeszcze pograć, kogoś zdradzić, czy coś w tym stylu, ale jakoś nie odczuwałem tego za bardzo. Czwartą osobą wyeliminowaną z Survival Nida, czwartym członkiem jury, Gienek. Gienek, taka jest wola plemienia. Eliminacja, jakie to uczucie jest, no na pewno nie najlepsze. W sensie, ja ani pierwszej swojej eliminacji nie przeżyłem dobrze, ani drugiej. Gra była ogólnie przyjemna aż do momentu połączenia. Po połączeniu ogólnie było ciężko coś wywalczyć. Moim głównym błędem było wywalenie Krzyśka na drugiej Radzie Plemienia. Za pierwszym razem odpadłem jako siódmy. Byłem w miarę usatysfakcjonowany. Za drugim razem odpadłem jako pierwszy i byłem mega w k***. Po przydzieleniu do plemienia to już można było się spodziewać, że poleci osoba, która była w poprzedniej edycji. Wrażenia pozytywne, także jest ok, wszystko. No człowiek raczej jest rozgoryczony i od razu myśli, co zrobił źle i chciałby poprawić wszystko w swojej grze. No nie jest to miłe uczucie i czułem się bardzo, bardzo
zażenowany swoim grom. Po eliminacji jest Ponderosa, jest to miejsce, w którym właśnie wszyscy uczestnicy wyeliminowani z gry śpią, jedzą, zasiadają, czasami popijają jakiś alkohol, gramy w różne gry. Ogra, zabijesz mnie na 5 siły, będziesz skillować siłę. Skilluj siłę. Daj, nie zabiję Michnika. Zabiję Michnika. A masz coś fajnego? Michnik nie ma fajnego. Hełm masz. Ale on jest głównie, no on tylko na 6 hełm. A ty i tak się leczysz na 6. Czyli jest to takie miejsce, gdzie spędzamy czas z organizatorami, z innymi wyeliminowanymi, gdzie wspólnie mamy jakieś zabawy, integracje, etc. Drużyna IT! W składzie Stachu, Kuba, Damian i... Satis! Będzie walczyć z pogręcami IT! Czyli z Giedusiem, z Frytą, z Wójtratorem i uwaga, uwaga, z Romkiem! Start! Ole, ej, odpadło, odpadło! A tam nie to. Ej, ale wy też musicie wiedzieć. Czasami pomagamy może też prowadzącym przygotować jakieś zadania. No jest ogólnie chill out, relaks, można się odciąć od świata zewnętrznego. Co się robi na Ponderosie? Co się robi na Ponderosie? Gra się w gry, których się czasami nie kończy. Tutaj jest dokładny obraz tego, co się robi. Leży, czyta, je, pije radlerki, piwo. W sumie najlepsze imprezy, jakie miałem właśnie na Nidzie, najlepszy moment, jakie spędziłem na Nidzie, to właśnie były na Panderosie, w związku z czym dla mnie to było naprawdę fantastyczne miejsce. Uwaga! Start! Witam Was na finałowej Radzie Plemienia. Teraz prowadzimy wyeliminowanych oraz członków jury. A jeżeli chodzi o rolę bycia sędziego, to nie jest to w sumie takie łatwe zadanie, bo trzeba sobie najpierw przygotować fajne pytania, a potem te pytania powinny generalnie wygenerować to, na kogo się głosuje. I teraz takie krótkie pytanie. Powiedzcie, czy bardziej graliście strategicznie, czy socjalnie? Wydaje mi się, że mimo wszystko grałem trochę bardziej strategicznie. No i mniej więcej w taki sposób próbowałem jakby umotywować swój finałowy głos. Chciałabym, żebyś mi powiedział, na której radzie, oprócz rady, na której odpadł Gienek, wyszedłeś z inicjatywą czegoś, co się udało. To jest czas, kiedy możemy zacząć patrzeć na grę trochę inaczej, odsunąć wszystko na bok i zająć się ocenianiem ludzi, jak wiadomo, wszyscy to uwielbiają. Tak powiem, że Nix, miałeś, twoja mowa była niby taka fajna, tak wszystko ci się udawało w grze, tak obróciłeś wszystko co mogłeś, to obróciłeś na twoją stronę i to tak wyglądało. A za bardzo moim zdaniem, nie mogło ci się tak wszystko udać w grze. Generalnie bycie sędzią to myślę, że jest całkiem ciekawa rola, tylko trzeba sobie przemyśleć jakby na kogo tak naprawdę chcemy oddać ten głos. Ziomu, dotrzymuję obietnicy. Zasługujesz na ten głos, naprawdę bardzo dobra gra. Co mogę powiedzieć? No, czyń honory i dołącz do zwycięzców Nidy. Ja sama starałam się nie patrzeć na to, czy kogoś znałam, czy nie, czy z kim byłam w plemieniu i spojrzeć na finalistów pod kątem tego, który z nich prowadził najlepszą grę. Kamil, gratuluję. Nikt potrzebował 5 lat, tobie w 3 dni udało się dotrzeć do finału. Jeżeli chodzi o przepytywanie przez sędziów na finałowej radzie, to jest f***owe uczucie. Kuba, tak właściwie nie wiem, co tobie powiedzieć, nie, bo ty tak mnie ładowałeś ciągle. Że po odpadnięciu w ogóle nie miałem ochoty do ciebie się zwracać. Ja stwierdziłem, że przed radą trzeba po prostu pójść tam, być pewnym i nie można się dać komuś stłamsić, bo wiedziałem, że będą pytania w stylu właśnie te, które padły, typu czyj głos masz najbardziej w dupie? To są pytania z dupy, które właściwie odbierają jeden z finałowych głosów, które mogły być oddane na ciebie. Jeszcze mam takie tylko krótkie pytanie do ciebie jedno, Kamil, bo mówisz, że ta czapka symbolizuje finał, ale w jaki sposób ona symbolizuje, bo bardzo... Chciałbym, aby w przyszłości, kiedy będę ją zakładał, kiedy będę na nią patrzył, to będzie ta czapka, która mi przypomni te chwile, które tutaj teraz przeżywam. Jak przebiegała rada finałowa, jak to jest odpowiadać na pytania jurorów?
Na pewno jest to fajnie widzieć w ich oczach porażkę, widzieć w ich oczach zazdrość i zawiść, że ktoś taki jak ja ich zniszczył. No i fajnie było oczekiwać na ich głosy. Dobrze, to by były moje pytania. Życzę powodzenia, szczególnie jednej osobie. Tak? Nie, jestem szczery i Szewik według mnie jest godnie wyrafinowany. To jest bardzo, bardzo taka ciekawa cecha. Przepytywanie przez sędziów nie jest proste i to jest, myślę, że to nie jest przyjemne na tej finałowej radzie. Moim zdaniem możesz dostać jeden głos maksymalnie, jeśli to są ludzie myślący, siedzą. I naprawdę, bo twoja gra była tak beznadziejną. No, najbardziej zaskakujący moment na Nidzie to chyba, jak się niespodziewanie odpada, to ja taki miałem na Nidzie jeden, bardzo szybko odpadłem, a w sumie się tego nie spodziewałem. Drugą osobą wyeliminowaną Survival Nida i drugim członkiem jury Krzyś. Krzysiek, podej z pochodnią. Taka jest pala plemienia. Wojtas, który był na trzech edycjach łącznie, nie potrafił rozpalić sobie ognia ani w pierwszej edycji, ani w drugiej, co było dosyć zaskakujące, jak na człowieka, który siedzi w surwie od lat. Edlaj ma ostatnią zapałkę, Wojtas ma ostatnią zapałkę. Wojtas nie ma zapałek, Edlaj nie ma zapałek, odpadli z zadania. Dużo rzeczy, naprawdę było dużo zaskakujących rzeczy. Mógłbym o tym opowiadać godzinami, ale jedna to chyba to, że jako pierwszy na Nidzie 2 odpadł Gienek, bo miałem go za naprawdę dobrego gracza, a tutaj okazało się coś w ogóle zupełnie przeciwnego, no. Drugi głos i pierwszą osobą wyeliminowaną z Nida, Dolina Żywiołów oraz pierwszym członkiem jury, Gienek. Gienek, podejdź z pochodnią. Pamiętam, że jak typowaliśmy w plemieniu, to padały głosy tak naprawdę na wszystkich, ale Gienka nie typował nikt. To było naprawdę zaskakujące. Był taki moment, w którym sobie spaliśmy, już byłem na Ponderosie, spaliśmy sobie, była burza i w zasadzie piorun walnął w drzewo o 10 metrów od obozu, w którym znajdowali się jeszcze gracze, którzy byli w grze. Masakra jakaś w ogóle, Szewik se śpi, ja mam tak przymknięte oczy, Wojtas tak leżał w sumie, nagle było. To był w jednym momencie taki straszny błysk, no i huk. Piorun jakieś 10 metrów od nas walnął drzewo. Znaczy ja nie słyszałem tego, bo spałem, ale reszta, w sensie Jonek i Wojtas się tym podniecali. I usłyszeliśmy piorun, który uderzył dosłownie 10 metrów od naszego namiotu. Obaj z Jonkiem podskoczyliśmy, przekleliśmy, wpadłem mu w ramiona. na co Szewik się obudził i nas opieprzył, że co wy się tak głośno drzecie. Nie słyszał huku pioruna, który sprawił, jak to Jonek określił, że otarliśmy się dzisiaj o śmierć. Dodając, najlepsze było, jak Stach przyszedł jakąś dwie godziny później, czy tam godzinę później, nic się wam nie stało, nie? Najlepsze momenty to myślę, że jednak jest ten browar po odpadnięciu, jak się odpada i wręcza prowadzący browara i się go pije, to jest to bardzo przyjemny moment, dla którego warto siedzieć tych 10 dni i odpaść trochę wcześniej. Co ty Antek o tym myślisz? Tak. Moim największym wyzwaniem na Nidzie było wytrzymanie z innymi uczestnikami po eliminacji. Powoli zacząłem być już zmęczonym, chyba, bo dzisiaj śniłem o tym, jak już jestem w domu w ogóle, w mieście i jak się obudziłem i zobaczyłem obok siebie stopy Andrzeja, no to tak doszedłem do wniosku, smuteczek. Największym wyzwaniem wbrew pozorom byłam ja sama, bo jednak jechać i 3 dni spać w namiocie, a jechać i spać we własnie ręcznie zbudowanym schronieniu to była... tu. I w sumie na ten moment ja bym tak wyżali jak Kysia, tak mnie denerwuje. Siedzi, wygląda jakby chciał wszystkich zabić, jeszcze jak ściągnie koszulkę, to już w ogóle i taki kurde, jak troll, ściągnie koszulkę, no nie jest piękny. I chodzi bez tej koszulki, ja rozumiem, że ja chodzę, no ale ja mam co innego, mogę pokazać, ale on, i tu czerwony, i ten kapelusz, i leży, i idzie na spacer. Na koniec chciałbym tutaj podziękować wszystkim osobom, które się przyczyniły do tego, jak ten projekt ostatecznie wyglądał.
przede wszystkim uczestnikom, którzy byli obecni na tych czterech edycjach. Bez was by się to na pewno nie odbyło. Oczywiście wszystkim pomocnikom, którzy byli albo na miejscu i mi pomagali realizować już to coś na miejscu, ale też osobom, które pomagały poprzez pisanie trimaili czy przygotowywanie zadań. Naprawdę jestem bardzo wdzięczny wszystkim też osobom, które przygotowywały oczywiście logo edycji, czy też pomagały przy projektowaniu zadań, także naprawdę bez was by się to wszystko nie udało. Dzięki i może jeszcze w przyszłości będziemy mieli okazję spotkać się przy jakimś innym projekcie.